Przy bohaterów getta powstaje wielopokoleniowy park wypoczynku i rozrywki. Miejsce dla wnuczka, dla babci i dziadka. Jest to realizacja budżetu obywatelskiego, inicjatywy zresztą strażaka Daniela Dryniaka, który zadbał o to, by Państwo, którzy jesteście, także będziecie beneficjentami, głosując na ten pomysł, już za chwilę doczekali się jego realizacji, bo w listopadzie według planu będzie oddany tenże plac. Warto już zobaczyć, bo tam jest i skatepark, i miejsce do wypoczynku, i siłownia, czy urządzenia tej letnie do ćwiczeń. Także szereg urządzeń, ale także właśnie dla tych mniej aktywnych, gdzie będzie można usiąść, popatrzeć, jak się bawią dzieci, jak się bawią wnuki, jak się bawią starsi, jak odpoczywają. Świetny pomysł, uważam, i takich miejsc w Przemyślu na pewno będzie przybywać. Są kolejne pomysły na urządzenie kolejnych miejsc w podobny sposób. Tak więc budżet obywatelski się sprawdza i chętni, którzy głosowali, na pewno już niedługo się doczekają i będą także beneficjentami tego projektu. Państwu, którzy głosowaliście, gratuluję. W tej chwili znajdujemy się na wielopokoleniowym parku wypoczynku, sportu i rekreacji. Jest to w zasadzie mój pomysł, który zrodził się w głowie już kilka lat temu i który starałem się przeforsować w różnych okolicznościach. Przedstawiałem go panu prezydentowi. No, niestety środki ograniczone były na ten cel. Pojawił się budżet obywatelski, no i wtedy udało się wprowadzić ten projekt do budżetu obywatelskiego. Następnie ciężka praca moja, całego zarządu i jeszcze wielu osób postronnych, które zaangażowały się w promowanie tego pomysłu. W związku z tym na ten projekt została oddanych największa ilość głosów. W pierwszym projekcie budżetu obywatelskiego ten projekt wygrał. I dzisiaj, jak widzimy, w zasadzie prace już są na ukończeniu. Jak bardzo jest potrzebny tego typu teren tutaj na terenie osiedla i w ogóle w Przemyślu, to widać już teraz, bo stoimy w tej chwili na rampie, w zasadzie nie na rampie, tylko na mini skateparku, po którym każdego wieczoru tutaj już po kilkanaście osób jeździ. Straż Miejska te dzieciaki przepędza, on jest w zasadzie gotowy do jeżdżenia, natomiast jeszcze tutaj infrastruktura do końca nie jest gotowa. Ale każdego dnia praktycznie po kilkanaście osób tutaj już się pojawia z deskorolkami. Chłopaki, dziewczyny jeżdżą, są zadowoleni, także to bardzo cieszy. Czyli już widać, że zainteresowanie będzie bardzo duże, ale oprócz skateparku za mną po prawej stronie widać już będzie montowany dzisiaj street workout park. Obok będzie siłownia na świeżym powietrzu. Następnie będzie wiata zadaszona z miejscem na grilla, stołami, ławkami. No i na samym końcu plac zabaw. Całość będzie połączona ciągami komunikacyjnymi, czyli będzie chodniczek ładnie, wszystko będzie połączone chodniczkami, będą ławeczki, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, czyli od przedszkolaka po osobę w zaawansowanym wieku, czyli seniorów. Także udało się to, to jest naprawdę cenna inicjatywa i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego korzystać i nie tylko z naszego osiedla, ale z osiedli sąsiednich, jak również z całego Przemyśla, no bo w Przemyślu nie ma w tej chwili na dzień dzisiejszy skateparku. Powstała już jakaś mini siłownia na świeżym powietrzu, także to też w zasadzie pionierski pomysł był, bo po tym pomyśle dopiero powstała. No szkoda, że nie udało się, zabrakło nam kilkudziesięciu głosów do realizacji drugiego etapu, ale będziemy walczyć o niego, bo w Przemyślu trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca do jazdy na deskorolkach, a tutaj właśnie dookoła tego placu aż do Szymanowskiego Taki właśnie bezpieczny pas o szerokości około 4 metrów i długości ponad 450 metrów do jazdy na deskorolkach, rolkach również, ale przede wszystkim na rolkach właśnie i dla dzieciaków na rowerach, gdzie bezpiecznie mogłyby oddzielone od ruchu drogowego pojeździć na tych rowerkach. Wzdłuż tego ciągu miały być oświetlenie, kosze na śmieci, ławeczki, gdzie można by było usiąść, również spacerować, bo wydzielona część dla pieszych by była. No i nasadzenia zieleni. No, jak widać, tutaj ten plac na chwilę obecną nie ma oświetlenia, a właśnie w tamtym projekcie było przewidziane oświetlenie, także będziemy walczyć o tą drugą realizację drugiej części, bo jakby na to nie patrzeć, był to pierwszy z projektów takich stricte obywatelskich, czyli nie składanych przez instytucje typu szkoły czy basen podległe miastu, tylko był to projekt typowo obywatelski. No i był to pierwszy z projektów obywatelskich. Jaki koszt i ile głosów na ten projekt zostało oddanych?
Koszt tego projektu to jest ponad 300 tysięcy, oddało na niego głos niespełna 3 tysiące osób. Na drugi etap już był, znaczy drugi budżet obywatelski, już była większa konkurencja, zostało na ten drugi etap oddanych prawie 1300 głosów.